Witam serdecznie i zapraszam do wykonania kolejnej płaskiej, dosyć dużej pisanki. Ja korzystam akurat z takiego kordonka. Szydełko mam 1,25. No i tak, na początek nabieramy sobie 70 oczek łańcuszka. I za chwilę już przechodzimy do pierwszego rządku. Ja zaczynam w najszerszym momencie tej pisaneczki i na początek robimy jedną krateczkę pełną, czyli nabieram znowu 3 oczka na pierwszy słupek i wkłuwam się tutaj po prostu w oczka, aby utworzyć pełną kratkę brzegową, czyli tak naprawdę potrzebuję tutaj 4 słupków. No dobrze, pełna kratka brzegowa utworzona i teraz przechodzę już do wykonywania okienek pustych i w tym momencie mam wykonać 6 okienek pustych, czyli nabieram 2 oczka łańcuszka, nawijam nitkę. Na dole pomijam 2 oczka, a wkłuwam się w trzecie, wykonując słupek. I tak jeszcze 5 razy, czyli raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć. No i 6. Ok, mamy 6 pustych okienek i możemy przejść już dalej i dalej. Czekają nas 2 okienka pełne, czyli 7 słupków obok siebie. Pamiętamy, że wkuwamy się oczko przy oczku, żeby nie robić takich brzydkich przerw. Czyli na 2 pełne krateczki ja potrzebuję 7 słupków. I mam już 3, 4, 5, 6. No i 7. Ok, po tych 2 pełnych robimy sobie 2 krateczki puste, czyli znowu 2 oczka nabieram, pomijam 2 oczka na dole, a wkłuwam się w trzecie, wykonując słupek i mam raz, 2. Ok, i idziemy dalej. I teraz potrzebuję 5 okienek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. Ja już pierwszy mam i tak jak mówiłam, oczko przy oczku się wkłuwamy. Czyli mamy raz, 2, 3, 4,
5. Sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, no i 16. Czyli 16 słupków mam zrobionych, czyli 5 pełnych krateczek obok siebie już mam. I teraz czas na krateczki puste. I tych krateczek pustych będę miała 4. Już w zasadzie jesteśmy przy końcu rządku. Czyli 4 puste kratki. Raz, dwa, trzy i cztery. I na sam koniec mamy na przemiar kratka pełna, pusta i pełna. Czyli to już jest w zasadzie koniec tego pierwszego rządku, ale tak jak mówię, ja zawsze zaczynam od środkowej części, tej najszerszej. Z tego względu, że nie lubię dorabiać oczek, więc to jest mój sposób na ominięcie tego niefajnego dla mnie procederu. Czyli teraz robimy pełną krateczkę, więc muszę dorobić 3 słupki. Już pierwszy mam. Drugi, ojej, drugi, trzeci, ok, jedna krateczka pusta, o, czyli znowu nabieram sobie 2 oczka łańcuszka, o, wkuwam się po 2 oczkach i jeszcze dorabiam 3 słupki na ostatnią kratkę pełną. Raz, dwa, trzy i cztery, więc oczka tym razem były wyliczone idealnie, wszystko pasuje, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u pań, mam nadzieję, że też wszystko jest super. Sprawdźmy sobie, bo ostatnio przez tą sytuację na Ukrainie, co mnie strasznie smuci i martwi, no nie mogę się skupić i przy tej dużej pisance popełniałam jakieś błędy, więc dziękuję wszystkim osobom, które zauważyły i po prostu pomogły mi, no jak gdyby rozwikłać tą sytuację z pisanką, gdzie tam były jakieś błędy. Mam nadzieję, że tutaj przy tej małej nie będzie takich nieprzyjemnych pomyłek. W każdym razie tak, jedna krateczka pełna, później mamy 6 krateczek pustych, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 2 krateczki pełne, 2 puste, 5 pełnych, czyli 16 słupków, 4 puste, 1 pełna, 1 pusta i 1 pełna. I to był pierwszy rządek.
No i przechodzimy do drugiego rządku. I tutaj, jeśli chodzi o ten drugi rządek, to początek jest kontynuacja. Czyli tak, ponawiam sobie oczywiście kratkę pełnobrzegową, czyli muszę wykonać tutaj te cztery słupki. Ok, cztery słupki mam, czyli już kratka pełnobrzegowa wykonana. Teraz krateczka pusta. No i kratka pełna. Czyli ponawiamy to, co było w tym pierwszym rządku, od którego zaczęłyśmy naszą pracę. I teraz robimy cztery krateczki puste. Czyli nabieramy dwa oczka i robimy słupek. Raz. Dwa. Trzy. No i cztery. Tak jak mówiłam, początek rządku kontynuacja. Tutaj po prostu działałyśmy tak, jak było w poprzednim rządku, który wykonałyśmy. A teraz robimy sobie na przemian trzy krateczki pełne, dwie puste, trzy pełne, dwie puste, a na trzy pełne wchodzi 10 słupków, czyli mam już 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Czyli trzy kratki pełne zrobione. To teraz dwie krateczki puste. Nabieram dwa oczka. Pomijam dwa słupki. I wkłuwam się w trzeci. Wykonując słupek. No i jeszcze jedna pusta krateczka. I to samo. Pomijam dwa słupki. A wkłuwam się w trzeci. Ok. I teraz znowu trzy krateczki pełne. No i dwie puste. O, tak to teraz wygląda. Idziemy dalej. Teraz robimy dwie krateczki pełne, czyli muszę sobie tutaj dorobić jeszcze 6 słupków, bo ten pierwszy słupek oczywiście zaliczamy na poczet dwóch pełnych kratek. Muszę mieć w sumie oczywiście 7 słupków obok siebie. Raz i dwa. No i do końca już tylko trzy krateczki puste i jedna pełna. Raz. Dwa. Trzy. No i jedna pełna.
No i popatrzmy sobie na cały rządek. Mamy tak, jedną pełną, cztery puste, trzy pełne, dwie puste, trzy pełne, dwie puste, dwie pełne, trzy puste i jedna pełna. I to był drugi rządek. Trzeci rządek ja już tylko omówię, bo myślę, że no, nie ma tutaj żadnej trudności. Cały czas działamy tak samo. I tak, początek to jedna pełna krateczka, czyli cztery słupki, później jedna kratka pusta i cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Następnie robimy 5 krateczek pustych i następnie 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie, dwie puste, jedna pełna, dwie puste, jedna pełna, dwie puste i jedna pełna. I to był właśnie trzeci rządek. No i na szybko omówię czwarty rządek. I mamy tak, jedno okienko pełne, trzy puste, dwa pełne i później mamy 10 pustych, dwa pełne, jedno puste, dwa pełne, jedno puste i jedno pełne, więc nic skomplikowanego. Przerzucamy na drugą stronę i będziemy zaczynały piąty rządek. No i ja mam już piąty rządek wykonany. I od prawej strony jedno okienko pełne, dwa puste, cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie, cztery puste, dwa pełne, dwa puste, jedno pełne, pięć pustych i jedno pełne. I to był już piąty rządek naszej pisanki. No i mamy już szósty rządek. Jeszcze chyba, wydaje mi się, że za bardzo nie widać wzorku, jedynie ten kwiatuszek. I mamy tak, dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie, 5 kratek pustych, 3 pełne, czyli 10 słupków, 2 puste, 3 pełne, 3 puste, 2 pełne, 1 pusta i 2 pełne. I to był już szósty rządek. Przechodzimy do rządku numer 7 i tutaj z tej strony, no zresztą i z tej drugiej też będziemy zmniejszać o jedną krateczkę, czyli przechodzimy sobie oczkami ścisłymi na czwarty słupek. O, już ja jestem na czwartym słupku, z tego miejsca zaczynam, jedna kratka pełna brzegowa. Czyli cztery słupki obok siebie. O. I teraz dalej robimy krateczki puste. I tych pustych będziemy miały 5. Raz. Dwa. Trzy, cztery, no i pięć. Pięć krateczek pustych, jedna pełna, pięć pustych, zmniejszone o jedno. I teraz na przemian dwie pełne, dwie puste. Do dwóch pełnych potrzebuję 7 słupków, czyli już mam 3. 4, 5, 6, 7. No i teraz dwie puste. Raz i dwa. No dobrze. I co dalej? Po tych dwóch pustych robimy sobie 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. Wliczamy oczywiście ten, który wynika z konstrukcji wzoru. Czyli już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no i 16, czyli kończymy dokładnie w tym miejscu, gdzie się kończył ten motyw z pełnych krateczek z poprzedniego rządku. Co dalej? Dalej robimy już tylko kratki puste i będzie ich 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no i jedna pełna. Ok, czyli to już jest który rządek? Chyba siódmy, jak się nie mylę. 2, 4, 6, 7, tak. I tak nam wyszedł. Zmniejszyłyśmy o jedną kratkę z prawej i z lewej. Mamy jedną krateczkę pełną, 5 pustych, 2 pełne, 2 puste, 6. Nie, moment, źle liczę. 5 pełnych. Jeszcze sprawdzę. Raz, dwa, trzy. Tak, 5 pełnych, 5 pustych i jedna pełna brzegowa. Przy czym zostawiamy 3 słupki nieprzerobione. I mamy siódmy rządek. I przechodzimy do kolejnego rządku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To już jest ósmy rządek. I jest w tej samej szerokości jedno okienko pełne, cztery puste. Następnie trzy okienka pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Jedno puste, cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Jedno puste, dwa pełne, czyli 7 słupków obok siebie. Cztery puste i jedno pełne. Tak wygląda. Jeszcze jeden rządek będzie w tej samej szerokości, więc bez zmniejszania. Już mamy dziewiąty rządek, to znaczy ja mam jedno okienko pełne, dwa puste, dwa pełne, czyli 7 słupków, dwa puste. Później mamy cztery okienka pełne, czyli 13 słupków, jedno puste, dwa pełne, jedno puste, jedno pełne, cztery puste i jedno pełne. I to był dziewiąty rządek. Przerzucamy na drugą stronę. Będziemy już robić rządek numer 10, tylko że tutaj sobie już zmniejszamy, czyli przechodzimy sobie na ten czwarty słupek. O, z czwartego słupka będziemy zaczynać ten rządek. I tu na początek oczywiście okienko pełne, czyli na początek w ogóle nabieram trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek i wypełniam sobie tutaj ten mostek, czyli dwa słupki na mostku. O, mam. I teraz trzy okienka puste. Trzy puste. Raz. Dwa. Trzy. Jedno okienko pełne. Jedno okienko puste. A następnie trzy okienka pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Ja już mam 3, 4, 5, 6,
siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Ok, czyli mam trzy krateczki pełne, a to znaczy, że zrobiłam 10 słupków obok siebie. Dobra, idziemy dalej i teraz jedno okienko puste, a dalej już robimy 6 okienek pełnych. 6 okienek pełnych to 19 słupków obok siebie. Pierwszy słupek już mam, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty, no i dziewiętnasty. Okej. A dalej robimy sobie dwa okienka puste i jedno okienko pełne, czyli raz i dwa i jedno okienko pełne. Kolejny rządek w tej samej szerokości będziemy sobie wykonywać. Jeszcze na koniec raz chcę pokazać cały ten rządek, aby można było sobie porównać po prostu.